Przeciwnicy raczej na kolana nie powalają, ale sztab trenerski i działacze Śląska są zadowoleni z rywali, z jakimi przyjdzie im się mierzyć. Najpierw 26 stycznia zagrają z azerskim Neftchi Baku, 3 dni później zmierzą się z bułgarskim zespołem Czernomore Varna. 1 lutego rywalami Śląska będą zawodnicy rumuńskiej drużyny Gaz Metan Medias, a na zakończenie zgrupowania dzień później zagrają z ukraińskim Ilczywcem Mariupol. Choć przeciwnicy to nie ekipy z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Francji czy Anglii, powinny dobrze przetestować formę naszych zawodników. Przecież Liga Polska to też nie Bundesliga czy Premiership. Pojedynki z klubami z Bułgarii czy Ukrainy powinny stać na wyrównanym poziomie. Piłkarsko pewnie rywale nie będą od Śląska odstawać, a mogą nawet nieco przewyższać umiejętnościami zespół lewego. Podczas zgrupowania do wrocławskiej drużyny może dołączyć jeszcze kilku nowych piłkarzy. To ostatnia szansa na testy. Do Turcji Czech zabrał 24 zawodników. Wśród nich jest testowany Paweł Zieliński. Jako pełnoprawny piłkarz Śląska do Antalii poleciał już Tom Hatela i Brytyjczyk podpisał z wrocławską drużyną 2,5-letni kontrakt. Ma grać we Wrocławiu do czerwca 2016 roku. Rozpoczynamy od Szczypiorniaka. W pierwszej lidze dojdzie do meczu na szczycie. Zagrają dwie ekipy z regionu. W niedzielę piłkarze ręczni Śląska podejmą w hali AWF Miedź Legnica. Wrocławianie są liderem. Zespół z Legnicy zajmuje wysokie 3. miejsce i wciąż ma szansę na awans emocji, więc nie powinno brakować. Początek meczu o 15 w hali przy Paderewskiego. Trudne zadanie czeka także koszykarzy WKK. Drużyna Pawła Turkiewicza zmierzy się z Mosirem Krosno. Faworytem wydają się rywale, którzy są wiceliderem rozgrywek pierwszej ligi. Jeżeli jednak zawodnicy ze stolicy naszego regionu chcą być czarnym koniem sezonu i zamierzają powalczyć o ekstraklasę, powinni wygrać. Początek meczu w sobotę o 17 w hali AWF-u przy Paderewskiego. Na drugoligowym koszykarskim froncie ciężka przeprawa przed Gimbasketem. Młodzi chłopcy Roberta Kościuka podejmą Pogoń Prudnik. O sukces będzie trudno. Każdy inny wynik, jak wysoka wygrana Pogoni, będzie sensacją. Drużyna z Prudnika to trzecia siła rozgrywek, choć na wyjazdach nie spisuje się tak dobrze jak u siebie. I tak we Wrocławiu powinna pewnie triumfować. Początek spotkania w sobotę o 16 w hali przy Wojciecha Zbrudzewa. Nieco łatwiejsze zadanie czeka rezerwę Śląska. Wrocławianie na parkiet Kosynierki wybiegną w niedzielę o 18:00, podejmą Mickiewicza Katowice. Obie ekipy sąsiadują ze sobą w tabeli. W tym sezonie nie odgrywają jednak kluczowych ról. Spotkanie zapowiada się na ciekawe. Każdy inny wynik, jak wygrana Wrocławian, będzie dla kibiców i młodych koszykarzy Śląska rozczarowaniem. W sobotę i niedzielę będziemy też świętować 10. urodziny Redeko. W sobotę od 14:00 impreza w centrum squasha przy Strzegomskiej. Przed nami maraton fitness. Odbędą się 4 lekcje, kolejno step, zumba, pump i body art. Co najważniejsze, do tych darmowych zajęć jeszcze można się zgłaszać. Niedzielne świętowanie ze Strzegomskiej przeniesie się na Rogowską do centrum basenowo-sportowego. Tam rywalizacja pływacka. Początek już o 11:00. Zaplanowano 2 kategorie, Masters i Open. Odbędą się m.in. sprinty na 50 metrów i pływacki tor przeszkód. Szczegóły imprezy na www.redeco.pl. Zespół Impelu nie ma czasu na odpoczynek, gra i grać będzie w najbliższym czasie sporo meczów. Występy w lidze łączy grą w pucharach. Jak to wpływa na drużynę? Siatkarki raczej wolą grać niż trenować. Myślę, że ilość meczy taka duża po prostu wpływa pozytywnie przede wszystkim na naszą grę. Wiadomo, że troszeczkę brakuje tego czasu na treningi, ale w meczach równie dobrze możemy pracować i mamy te takie warunki, w których naprawdę musimy się wykazywać i po prostu staramy się to wykorzystać jak najlepiej. Choć wrocławianki są na 3. pozycji w tabeli, a Moszyna zajmuje dopiero 7. miejsce, ciężko wskazać faworyta rywalizacji. Im na pewno zależy na tym, żeby zdobyć jak najwięcej punktów przed playoffami i na pewno będzie to dla nich ważne spotkanie. Na pewno grają u siebie, więc będą miały przewagę własnego boiska. Ale ja po raz kolejny liczę na to, że my zagramy dobrze z naszej strony i że to spotkanie będzie dla nas zwycięskie. Rywala chwali czołowa zawodniczka Impelu. Moszyna to bardzo jednak ciągle dobry zespół. No ja mam nadzieję, że będziemy grać dobrze, że pomimo tego, że już mamy pewne 3. miejsce, zmobilizujemy się i przede wszystkim zagramy tak, żeby już jakby tym meczem przygotowywać się do następnych. Pierwszą trudną konfrontację z Muszyną doskonale pamięta Bogumiła Pyziołek. Impel wygrał w hali Orbita 3-2. Nie zagrałyśmy wtedy naprawdę bardzo dobre siatkówki i troszeczkę można powiedzieć, że się męczyłyśmy. Na pewno drużyna z Muszyny to nie jest przeciwnik taki, który się położy i da nam po prostu wygrać łatwo. Będą na pewno dziewczyny walczyły. Zdaniem norweskiego szkoleniowca o sukcesie w Muszynie
będą decydować dwie kwestie. Są dwie istotne sprawy w siatkówce. Serwis, wtedy łatwiej o bloki i przyjęcie zagrywki, gdy jest dobre, łatwiej atakować. To są elementy, nad którymi pracujemy codziennie. Chciałbym, byśmy udowodnili, że jesteśmy zespołem lepszym. My przecież chcemy w play-off walczyć o medale. Spotkanie Muszynianki z Impelem rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 18. Od rozpoczęcia plebiscytu uformowało się grono liderów. Wiele wskazuje na to, że trzy pierwsze miejsca już znamy, choć nie wiadomo, kto wygra, a kto zajmie niższe pozycje na podium. Czołówka wciąż taka sama, czyli Magdalena Leciejewska, Piotr Małachowski, Paweł Fajdek, Maja Włoszczowska i Karolina Semeniuk-Olchawa, Zagłębia Lubin. Także niewiele się zmienia, a oni się tam gdzieś między sobą tasują. Bardzo wiele wciąż zależy od kibiców, bo głosowanie trwa. Jeżeli fani będą SMS-ować i wysyłać kupony, każdy wciąż ma szansę na końcowy sukces. Głosujemy SMS-owo do 31 stycznia do północy, a głosowanie na kuponach do 7 lutego. Choć zwycięzców poszczególnych kategorii wciąż nie znamy, możemy podzielić się wiadomościami o atrakcjach, jakie będą czekać na uczestników balu. Na wstępie każdy gość, który pojawi się na stadionie, dostanie mały upominek od naszych partnerów, a później podczas tej gali oficjalnej będziemy mogli podziwiać mrożące krew w żyłach występy Rafała Kumorowskiego, czyli trzykrotnego mistrza świata w jeździe na rowerze trialowym. Będzie także pokaz Aleksandry Melskiej, gimnastyczki z grupy Magnifica. Także na pewno dobrych emocji nie zabraknie. Plebiscyt zyskuje prestiż i popularność. Patronat oficjalny nad naszym plebiscytem objął Polski Komitet Olimpijski, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, a także prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz. Wyniki plebiscytu poznamy 14 lutego na balu na Stadionie Miejskim.